Niektórzy uważali, że będzie hybrydowy, ale na szczęście nie. Jest klasycznym motocyklem spalinowym, jest prawdziwym GS-em. Oto nowiutkie BMW R1300 GS, a ja nazywam się Piotrek Jędrzejak i nadaję dla Was, dla MotoGen, prosto z prezentacji tego motocykla. Ale nie mieliśmy jeszcze okazji nim jeździć. Na razie możemy go tylko dotykać i podziwiać. Więc posłuchajcie, co w nim nowego. Przede wszystkim silnik. W zasadzie nie ma nic wspólnego z poprzednią wersją. No, co najwyżej świece, ale to także nie jestem pewien, i być może kilka śrubek. A tak, to jest zupełnie nowa jednostka. Co więcej, BMW w swojej fabryce, w której też dzisiaj byłem, postawiło zupełnie nową linię produkcyjną dla tego motocykla, właśnie po to, aby go produkować w bardziej efektywny sposób. Jeżeli chodzi o osiągi, to jest najmocniejszy bokser dotąd wyprodukowany przez BMW. Ma 145 koni mocy i 149 Nm. Co istotne, inżynierowie podkreślają, że te osiągi w tym motocyklu są inaczej oddawane. On jest bardziej bezpośredni. Podobno. Nie wiem, nie jeździłem. Faktem jest, że konstrukcja tego silnika została diametralnie zmieniona. Skrzynia biegów teraz umieszczona nie jest za silnikiem, a pod nim. Dzięki czemu, podobno, lepiej się to przekłada na stabilność jazdy, na pewność jazdy, a przede wszystkim na środek ciężkości. Mamy na pokładzie układ ShiftCam, czyli zmienne fazy rozrządu. On pracuje mniej więcej tak samo jak do tej pory. Mamy także czujnik spalania stukowego. To się przyda, gdy pojedziecie gdzieś bardzo daleko i będzie paliwo kiepskiej jakości, a silnik jako jednostka napędowa wraz z całym napędem i osprzętem oszczędza, uwaga, aż 6,8 kg do wagi całego motocykla. A to nie jest byle co. Istotną informacją może być także interwał olejowy. W przypadku tej jednostki wynosi on 10 tysięcy km, jak się dowiedziałem od inżynierów. Nie tylko silnik jest nowy, bo całe podwozie, cała konstrukcja tego motocykla jest napisana i skonstruowana zupełnie od zera. Zacznijmy od ramy. Nie ma tutaj już stalowych rurek, tak jak to było w poprzedniej edycji, a takie stalowe kształtki. Nie wiem za bardzo, jak to przetłumaczyć. W każdym razie rama stalowa jest zrobiona z takich stalowych elementów. Z kolei rama pomocnicza to jest element oczywiście przykręcany do ramy głównej, ale jest to odlewane aluminium wyeksponowane tutaj na zewnątrz. Zresztą bardzo ładne, trzeba przyznać. W kwestii podwozia to w ogóle dużo się zmieniło, bo mimo że pryncypia zawieszenia GS-a są takie same, czyli z przodu telelever, wahacz pchany połączony z widelcem, z tyłu paralever, czyli wahacz zintegrowany z wałem kardana. To pozostało bez zmian, ale obie te konstrukcje zostały diametralnie przebudowane, ulepszone. Z przodu w tym teleleverze pojawiła się stalowa płyta nazwana flex plate, dzięki czemu siły w tym zawieszeniu mają się lepiej kompensować, przez co ten motocykl ma prowadzić się bardziej bezpośrednio, ma być bardziej responsywny, a jednocześnie komfortowy i wygodny. No, nie wiem, przekonamy się, zobaczymy. Skoro jesteśmy przy podwoziu, to wspomnę, że zbiornik stalowy mieści 19 litrów benzyny i zatankowany ten zbiornik przyczynia się do masy całkowitej motocykla wynoszącej 237 kg, nie kilometrów, kilogramów, i jest to aż o 12 oczek mniej niż w wersji poprzedniej. Ale wrócę jeszcze do zawieszenia, bo tutaj jest też potężna nowość w dziale elektroniki, wprawdzie bardziej, ale bardzo istotna. Otóż jest to zawieszenie wciąż Dynamic S-a, czyli sterowane elektronicznie, półaktywne, dynamiczne, ale nowej generacji. Spośród nowości mamy tutaj kilka cech. Tak jak do tej pory tłumienie było dynamicznie kontrolowane przez komputer, ono się dopasowało do sytuacji jazdy, tak teraz poza tłumieniem jest zupełna nowość, tego w motocyklach jeszcze nie było. Dynamicznie regulowana sztywność sprężyny. Dzieje się to za sprawą dwóch komór. W drugiej komorze też są ukryte sprężynki, sprytny system, zaworek, i dzięki temu sztywność sprężyny się zmienia. To również kompensuje wysokość motocykla. No, dzieją się cuda w tym zawieszeniu, ale jest też jeszcze coś, czyli adaptacyjna wysokość. Po raz pierwszy widzieliśmy to w Harley'u Panamerica. Teraz trafia do nowego GS-a. Oczywiście jest to system już napisany przez BMW, a sprowadza się to do tego, że przy zatrzymywaniu zawieszenie się opuszcza, dzięki czemu po prostu
łatwiej się podeprzeć nogą. W mojej opinii system świetny, zobaczymy jak się sprawdzi w BMW. Skoro już zacząłem o elektronice, no to przejdę do centrum sterowania tego motocykla. To jest 6,5-calowy ekran TFT, mniej więcej taki, jak już dobrze znamy z BMW. Pytaliście, więc odpowiadam, nie ma tutaj Android Auto, nie ma tutaj Apple CarPlay, jest tutaj system connectivity, z grubsza działa podobnie jak w poprzedniej edycji. Za to, jeżeli chodzi o nowości, to jest tutaj już w wyposażeniu podstawowym dużo więcej systemów i pozwólcie, że podeprę się tutaj moimi notatkami. Otóż już w podstawie mamy asystent hamowania silnikiem MSR. Mamy asystent hamowania, który służy temu, aby przy hamowaniu przypadkowo nie dodać gazu. Nazywa się DBC. A także asystent ruszania pod górę. Chyba ma skrót HHC. Nie jestem pewien. Idąc dalej. W standardzie jest także kontrola trakcji i ABS. Ten full integral zintegrowany, dynamiczny, czuły na przechylenia i zakręty. W przypadku ABS-u i kontroli trakcji oczywiście. Czyli wszystko to, czego powinniśmy oczekiwać od motocykla najwyższej klasy, tu jest w standardzie. W standardzie jest też ta przednia lampa, która, wnioskując po waszych komentarzach, wzbudza skrajne emocje. Mi, prawdę mówiąc, ona nie przeszkadza. Nie jestem też w niej jakoś specjalnie zakochany. Po prostu uważam, że jest w porządku. Jest to matrycowy LED. To bardzo ważne. Jest to pierwsze światło matrycowe w motocyklu, bo BMW lubi być takim innowatorem, jeżeli chodzi o oświetlenie. W standardzie mamy światło LED i światło pozycyjne, ten X. W dodatku może być także doświetlanie zakrętów. W standardzie kierunkowskazy zintegrowane są z osłonami dłoni. Oczywiście, że wspomnę się notatką, bo inaczej bym tego nie zapamiętał. Na wyposażeniu podstawowym mamy jeszcze schowek na smartfona, ukryty na zbiorniku, całkiem sprytne i chyba dosyć wygodne. Mamy także system keyless, czyli ten bezkluczykowy. Mamy system monitorowania ciśnienia w oponach oraz grzane manetki. Na wyposażeniu podstawowym mamy dynamiczny tempomat z funkcją hamowania. Jeszcze nie rozkminiłem, co to znaczy, bo na wyposażeniu dodatkowym mamy aktywny tempomat, który to oczywiście pracuje z radarami, bo w GS-ie nowym nie zabrakło radarów. Jest radar z tyłu i radar z przodu. Ten radar z przodu przyczynia się do funkcjonowania tego aktywnego tempomatu, który utrzymuje prędkość i ją reguluje samodzielnie, przyspiesza i hamuje, oraz współgra z systemem unikania kolizji, który ostrzega przed nadchodzącym wypadkiem. Z kolei radar tylny przyczynia się do informowania o pojazdach w tak zwanej martwej strefie. Zapytacie więc, ile to wszystko kosztuje? Otóż wersja podstawowa BMW R1300 GS zaczyna się od 86 900 zł. Można ją rozpoznać na przykład po tym podstawowym, ale całkiem ładnym białym malowaniu, czy manualnie regulowaną szybą, bo w opcji można mieć szybę elektronicznie regulowaną. I nowy GS dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych. Biały, Triple Black, czyli ten najbardziej chyba popularny, bardzo czarny, GS Trophy w błękicie nawiązującym do pucharu GS oraz czwarty, mój ulubiony, nazywa się dziwnie, Option 719 Tramontana i to jest kolor Aurelius Green. Przepiękny zielony zbiornik ze złotymi dodatkami, na przykład złota kierownica czy złote obręcze Felk, wygląda fantastycznie. Aczkolwiek ta opcja 719 trochę kosztuje, bo jest w pakiecie z różnymi dodatkami, no i trzeba sporo za to zapłacić. A jeżeli chodzi o cenę, to on się zaczyna od 87 tysięcy, a jak sobie tak wszedłem w konfigurator i poklikałem chyba większość najciekawszych opcji, no to ta cena spokojnie może przekroczyć 130 tysięcy. A kiedy ten motocykl trafi do Was, jeżeli jesteście nim zainteresowani? Zamówienia można składać już, a jak się dowiedziałem od panów z BMW, to do klientów ten sprzęt trafi już 4 listopada. Więc jeżeli jesteście zdecydowani, to bierzcie. Jeżeli nie jesteście zdecydowani, to jeszcze chwilę poczekajcie, aż my się przejedziemy tym motocyklem i podzielimy się z Wami naszą opinią. Ale zapowiada się ciekawie. Dziękuję bardzo. Piotrek Jędrzejak z Berlina przy R1300 GS, którym jeszcze nie jeździłem. Ale na szczęście...